Marcin, na początek chciałbym, żebyś w dwóch słowach mi skomentował grupy eliminacyjne. Bardzo ciekawa sytuacja w grupie piątej. Rosja trafiła na Ukrainę. Masz rację, to jest taki troszeczkę polityczny smaczek. Tutaj w kuluarach słyszałem jakieś śmiechy, żarciki, że mecze będą rozgrywane na Krymie. Ale tak na poważnie, to mam nadzieję, że ta sytuacja, ta napięta sytuacja polityczna się ustabilizuje i o awansie będą decydowały tylko aspekty sportowe. W moim zdaniu najtrudniejszą grupą jest grupa 6, gdzie o to miejsce, drugie miejsce preferujący zespół do udziału w mistrzostwach będą walczyły 3 zespoły. Marcin, takie trochę przewrotne pytanie. Nie żałujesz, że nie urodziłeś się kilka lat później i nie doczekałeś takiej imprezy w Polsce? Że jako zawodnik mówię oczywiście. No, oczywiście. Też to nawiążę do tego, do tej krótkiej mowy Sławka Szmala o tym małym chłopcu, który kiedyś tam marzył, żeby założyć koszulkę z reprezentacji. Podobnie jak u niego moje marzenia się spełniły, też osiągnęliśmy dużo sukcesów razem, aczkolwiek to największe marzenie, które Sławek ma szansę zrealizować, ja już niestety nie zrealizuję i jeżeli ktoś mi powie, że życie jest sprawiedliwe, no to będę zmuszony się nie zgodzić niestety. Oczywiście będę wspierał zespół jak tylko będę mógł, ale tylko z boku niestety. W ostatnich latach cała infrastruktura w Polsce poszła bardzo do przodu, także jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o organizację mistrzostw, to chyba możemy być spokojni, tak? Oczywiście. Już Mistrzostwa Europy w piłce nożnej pokazały, że nasz kraj potrafi zorganizować imprezę tej rangi. Wiadomo, Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej też są poważną imprezą, ale z tą organizacją będzie już dużo łatwiej. Mamy środki, mamy przetarcie przede wszystkim. Logistycznie nie jest to aż tak ogromne przedsięwzięcie, jak to miało miejsce w przypadku piłki nożnej. Jestem stuprocentowo przekonany, że podołamy zadaniu. Do tego dochodzi jeszcze aspekt kibiców, których my Polacy mamy najlepszych na świecie. To jeszcze pytanie o reprezentację Polski, bo ostatnio oglądaliśmy turniej w Lublinie. Grali tam zmiennicy, którzy chyba tak po cichu pukają już do tej pierwszej reprezentacji i chyba to też jest jakby taki pozytywny aspekt tego wszystkiego. Dokładnie, przyznaję Ci rację. Kilku zawodników pokazało się naprawdę z rewelacyjnej strony. Od wiele lat mówiło się, że prawe rozegranie, czyli ja i Krzysiu nie mamy zmiennika. Tutaj Szyba dosyć mocno puka do drzwi. Masłowski pokazał się z bardzo dobrej strony. Skrzydłowych mamy bardzo dobrych, dlatego o tą zmianę pokoleń jestem już dużo spokojniejszy niż to miało miejsce kilka lat temu jeszcze.